Klaudia Grzybek miała 21 lat i była bardzo atrakcyjną młodą kobietą. Wcześniej przez kilka lat trenowała saneczkarstwo, była nawet w reprezentacji Polski. W lipcu 2018 roku przyjechała do Krakowa na kurs menadżerski. To tutaj poznała o 13 lat starszego Michała W. Dziewczyna bardzo szybko wprowadziła się do jego mieszkania. Mniej więcej tydzień później znaleziono ją martwą. Niestety od 4 lat nie wiemy tak naprawdę, co się wydarzyło w tym mieszkaniu. To znaczy, ich znajomość nie była zbyt długa, bo to było raptem 3 tygodnie. Więc wspominała tylko, że poznała bardzo fajnych ludzi i tyle. A o jakimś tam związku głębszym, no na razie nic nie wspominała. Robię reportaż na temat sprawy Klaudii Grzybek. Wie pani, o co chodzi? Nie, nie, nie. Ona jest umorzona, ale jest jak gdyby w analizie, w odwołaniu. Można jakoś skontaktować się z Michałem? Michał dzień wcześniej tam z kolegą zakupił lek, gdzie poprzednio się umówili, że nie wiadomo, kiedy ten lek się może przydać, który w jakiś sposób został podany Klaudii. 12 godzin przed śmiercią Klaudii Michał W. nielegalnie dokonuje zakupu około 30 tabletek leku psychotropowego Alpragen od swojego kolegi Michała P. Około północy w niedzielę proponuje zażycia tego leku Klaudii. I o ile przyjąć można, że Klaudia, jak to młoda, ciekawa jeszcze wszystkiego osoba, dobrowolnie zażyła ten lek, to jest około 2-3 tabletek, to z całą pewnością dobrowolnie nie zażyłaby co najmniej 60 tabletek leku, o którym nawet nigdy nie słyszała. Mowa tu o leku baklofen, którego bardzo wysokie stężenie spowodowało jej śmierć, a lek ten był własnością Michała W. Ale to może właśnie jest okazja, żeby powiedzieć... Nieprawda po prostu. Nieprawda? Tak, całkowicie. Także tutaj syn to bardzo przeżywa, w związku z tym absolutnie nie chcę powiedzieć. A może właśnie jest okazja, żeby powiedzieć swoją wersję, jak gdyby, wydarzeń? Nie, to już chyba zostało wszystko powiedziane, co było możliwe do powiedzenia. Czyli nie, ja dziękuję bardzo. Syn odwiedził ich kolejny kolega, Michał, który w tej nocy też właśnie był w mieszkaniu, widział Klaudię w bardzo złym stanie, stanie oburzenia. Co się wtedy wydarzyło? Ja wszystko powiedziałem już. To było tyle lat temu, pomimo że poznałem ją raz. Dopytywano, czy wtedy zachowywała się tak, że ja miałem wątpliwości co do stanu jej zdrowia. Nie. Stan zdrowia jej był wzorcowy. To wigor, witalność i energia. Chodziło mi o jej zachowanie. To, co mówiła bardziej, to były dziwne, bo ja byłem dosyć trzeźwy wtedy, dziwne rzeczy. Ale nie miałem żadnej wątpliwości, że coś jej może zagrażać. 3 godziny później Klaudia w stanie agonalnym leży już na podłodze. Umiera między godziną 11 a 13. Michał W. jest bezpośrednim tego wszystkiego świadkiem i takie są fakty. W małym, jednopokojowym mieszkaniu nie mógł nie widzieć, co się z nią dzieje. Tym bardziej, że jak zeznał pierwszy z policjantów przybyłych na miejsce, Michał W. słyszał charczenie Klaudii. Do tego fakt, że znajdowała się ona na podłodze, nie ma z nią kontaktu, powinien odruchowo zadzwonić po pomoc, po pogotowie. Michał wtedy był naocznym świadkiem, kiedy Klaudia umierała. No, on się tłumaczy tym, że leczył chorobę alkoholową tym lekiem. No i czasem go tam spożywał z alkoholem, że był bardzo doświadczony, jeżeli chodzi o konsumpcję właśnie i mieszanie alkoholu z tymi lekami. Nie udzielenie pomocy, no bo wie pan, mógł wezwać, o 13 mógł wziąć telefon, przyjechała karetka, może by ją uratowali. Strasznego dnia, strasznego dla rodziców, strasznego dla Michała i więcej jej nie widziałem od tego dnia tylko, więc ja jej nie znałem. Człowiek, który jest naocznym świadkiem śmierci drugiego człowieka i nie reaguje, nie stara się pomóc, jest zupełnie obojętny i godzi się na śmierć, to jest człowiek pozbawiony człowieczeństwa i empatii. Prokuratura nie chciała odpowiedzieć na żadne z pytań, które żeśmy im zadali.
rzecznik w ostatnim momencie odmówił komentarza. Dlaczego oni tak robią? Jak pani myśli? Więc albo zatajenie swoich błędów, no bo co taka pani prokurator w tej sprawie miałaby powiedzieć tak naprawdę? Jaki jest stan prawny tej sprawy? Stan jest prawny taki, że po poprzednim umorzeniu postępowania przez panią prokurator sprawa trafiła do prokuratury okręgowej, która rozpatrywała przez przeszło 8 miesięcy nasz wniosek i także prokurator też nie przychyliła się do naszego zaskarżenia, więc na obecny moment sprawa będzie kierowana do prokuratury krajowej. Z jakim wynikiem, jak to się potoczy, to zobaczymy. Jeszcze mam nadzieję, że uda się coś w tej sprawie zrobić.